Niektóre pakiety mają dodatkową opcję kursy, którą możemy znaleźć w rozszerzonym menu bocznym. Po przejściu wybieramy dany pakiet i uruchamiamy kurs. Wszystkie pakiety dzielą nam się na osobne działy w zależności od tego, co chcielibyśmy się uczyć. Zacznijmy od graficznego kodowania. Po wybraniu odpowiedniego działu, pierwszą aplikacją jest przewodnik, w którym znajdziemy informacje, jak korzystać z danych aplikacji